Cześć, tu Ernest! To był dopiero event. W gronie 12 tysięcy osób wczoraj na żywo zobaczyliśmy chyba najlepszy jak dotąd event ze wszystkich, które miały miejsce na wyspie Fortnite. Jeśli do teraz nie widzieliście w całości powtórki tej epickiej walki jednookiego, garbatego potwora z nie aż tak wielkim robotem, to serdecznie zapraszam do obejrzenia mojego zapisu z live od tej dokładnie minuty. Na wszelki wypadek odświeżmy sobie trochę pamięć. Całe wydarzenie rozpoczęło się, gdy tylko skończyło się odliczanie. Po 20 zaczęła grać muzyka i nagle na północy spod tafli wody na jaw wyszedł ogromny, jednooki potwór. Okazał się on być o wiele większy niż się tego spodziewałem i na pewno o wiele większy od robota, który swoją drogą w końcu doszedł do akcji, gdy tylko potwór się pojawił. W tym czasie potwór zrobił pokaz swoich mocy, które chyba podkradł z filmu Spider-Man Daleko od Domu i zabrał się za swój cel. Celem potwora było źródło energii, które zostało dla bezpieczeństwa zamknięte w skarbcu. Pamiętacie tą kulę energii z sezonu 8? To właśnie tego szukał potwór. To już na maksa odpaliło robota, który prawdopodobnie był sterowany przez osobliwość. Z poprzednich wydarzeń i podpowiedzi na mapie wiemy, że to jest dla niej coś bardzo ważnego. Robot więc zesłał na potwora deszcz rakiet. Dwa razy. Potwór odpowiedział na to swoim zielonym zionięciem. Robot następnie postanowił dosłownie wziąć sprawę w swoje ręce i wleciał w cyklopa, aby następnie zanurzyć go głęboko w wodzie. To nie mogło być takie łatwe. I nie było. Robot nie mógł jeszcze nacieszyć się zwycięstwem, ponieważ potwór wyskoczył z wody prosto na plecy swojego metalowego przeciwnika. Pojedynek trwał dalej. Robot prawie stracił swój plecak odrzutowy, ale już na stałe stracił swoją lewą rękę. Już miał przegrać tę walkę. Upadł na ziemię, ale nie na długo. Powstał i sięgnął po swoją sekretną moc. Zniszczył on właz do wielkiego skarbca i sięgnął po kulę energii, która była przechowywana pod ziemią. Ścisnął on ją w swojej metalowej dłoni i naładował się. Następnie pełną parą przywalił potworowi, niczym Thanos Captain Marvel. To nie wystarczyło, ale to nie jedyny as w rękawie, który krył robot. Posąg w nowy krzywionych to był tak naprawdę tylko rękojeść miecza, który tylko czekał, aż zostanie aktywowany. To był początek końca tej walki. Nie zajęło długo robotowi pokonanie bestii do drugiego szczytu. Radość i satysfakcję z tego zwycięstwa robot wyraził tańcem Best of Dance, tylko z jedną ręką. Następnie wystrzelił gdzieś w kosmos. Na mapie teraz można przyjrzeć się z bliska szkieletowi bestii oraz mieczowi, który wygląda jakby był stworzony z resztek Kevina, które kiedyś były w zalewie zdobyczy. Robot wygrał i gracze podczas tej walki nie mieli do dodania nic od siebie. Mogło się wydawać, jakby to był koniec zła na tej wyspie i pozostało nam tylko czekać na nowy sezon. Ale to też nie może być takie proste. Cofnijmy się trochę, bo głównym tematem tego filmiku jest dokładnie ta oto kula energii.
Byliśmy świadkami tego, jak robot wyjął ją z potężnego skarbca. To jednak nie starczyło. Aby wydostać z tej kuli energii odpowiednią ilość energii, robot musiał ją ścisnąć. To spowodowało, że kula popękała i wypuściła z siebie ogromną falę energii. Cofnijmy się jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Do eventu ze skarbcem, który odbył się pod koniec sezonu 8. Mieliśmy wtedy pierwszą okazję przyjrzeć się nie tylko wnętrzu skarbca, ale także samej kuli energii. Chyba łatwo zauważyć, że kiedyś była ona większa i co ważne, na swoim miejscu, stabilna i niepopękana. Okej, z powrotem do przodu. Dzisiaj za to jasno widać, że jej objętość jest coraz mniejsza. Naturalnie miejsce takie jak Neo wykrzywione wymaga dużo energii. Nie wiemy, co jeszcze napędzała ta kula. Może całą mapę? Poza zużyciem, widać na niej efekty tego, co zrobił robot. Mam przeczucie, że ten robot nie poleciał na wakacje, a uciekł od problemu. Ogromnego problemu. Albo nie wie, co właśnie zrobił. Kula jest cała popękana i wypuszcza z siebie wiązki energii. Dzięki wyciekom Fortorego na Twitterze wiemy, że ten efekt będzie się z czasem nasilał. Ta kula z czasem będzie wypuszczała coraz intensywniej wiązki energii, a gałęzie tego pęknięcia powinny się powielać. Ten event to tak naprawdę początek schodów w dół. Triumf robota nie potrwa za długo, jeśli ta niestabilna bila energii, którą ten robot nieodpowiedzialnie wyjął z bezpiecznego miejsca, wybuchnie i zniszczy całą mapę. No to nie może się dobrze skończyć. Niestabilna kula o nie wiadomo jak ogromnej ilości energii na wierzchu. Jeśli zwykłe pęknięcie spowodowało taką reakcję, to co się stanie, gdy ta kula kompletnie wybuchnie? Ja uważam, że sezon 10 będzie wielkim krokiem dla Fortnite. Musi być. To chyba dobry moment na nową mapę. Po 9 sezonach już po prostu nie ma co tu zmieniać. Jak dotąd Epic Games zrobiło dobrą robotę odświeżając raz na jakiś czas tą mapę. I dali radę aż przez 9 sezonów. Ale jeszcze zobaczymy, to Epic Games. Być może pójdziemy śladami robota na inną planetę. Czuję się jakbym już trochę odlatywał z tą teorią, ale to jest Fortnite. Wszystko może się wydarzyć. I to tyle. Dajcie znać, jak wy uważacie, co się wydarzy. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.